Już po raz 19 powiat bolesławiecki zaprosił osoby niepełnosprawne na coroczne spotkanie opłatkowe. Przy wspólnym stole w sali sportowej pierwszego liceum ogólnokształcącego zasiadło w sobotę blisko 900 osób. To osoby niepełnosprawne ze wszystkich gmin powiatu bolesławieckiego, od dzieci po seniorów, a także ich najbliżsi i opiekunowie. Zgromadzonych powitał bolesławiecki starosta. Mam nadzieję, że ten zbliżający się rok pozwoli Państwu zrealizować wszystkie te cele, które stawiacie sobie i swoim bliskim. Mam nadzieję, że będziecie zdrowi, szczęśliwi, a ja ze swojej strony mogę zadeklarować, że będziemy się starali zrealizować wszystkie te cele, które pomogą Państwu łatwiej żyć, łatwiej funkcjonować, że życie będzie dla Państwa po prostu lepsze i piękniejsze. Coroczne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych w Bolesławcu to największe tego typu spotkanie w diecezji legnickiej. To wielkie święto wspólnoty, mówił w homilii biskup senior diecezji legnickiej Stefan Cichy. Obyśmy to święto, to przeżywane, radośnie przeżywane, przenieśli potem na cały tydzień, na cały miesiąc, na cały rok, byśmy zawsze mieli ludzi, którzy są żywymi członkami wspólnoty. Co roku bolesławieckie placówki i organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne przygotowują dary, które podczas mszy składają na ręce biskupa. Obraz Matki Boskiej, wykonany nadrętnie przez uczestników Dziennego Domu Seniora Plus, niosą Janina Białowąs i Eugenia Krawczyk. Ikona przedstawiająca świętego Walentego, wykonana przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, niosą Diana Łukasik i Władysław Obrzut. Obraz Cekinowy, Święta Maryja i Święty Józef, wykonany przez uczestników drugiego środowiskowego domu samopomocy, niosą Karolina Liszcz i Rafał Bogusiak. Na to wydarzenie niepełnosprawni czekają przez cały rok. Są tacy, którzy uczestniczą w nim od samego początku. Dla innych to pierwszy raz, gdy zasiedli przy wspólnym stole wraz z innymi, którzy zmagają się z podobnymi problemami. W spotkaniu co roku uczestniczą szefowie i samorządowcy ze wszystkich gmin bolesławieckiego powiatu, którzy wspomagają powiat w organizacji tego wydarzenia. Przy organizacji integracyjnego opłatka pracuje kilkuset wolontariuszy. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, harcerze, żołnierze 23. Śląskiego Pułku Artylerii, parafie, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, a także niezawodna młodzież ze wszystkich bolesławieckich szkół ponadgimnazjalnych. Co roku organizatorzy spotkania mogą liczyć też na sponsorów, bolesławieckie piekarnie, cukiernie, jak i mieszkańców miasta, którzy przynoszą domowe ciasta. Bardzo dziękujemy.